Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Blady. Dzisiaj właśnie testuję mój nowy mikrofon Relope S Podcaster. Tak więc już teraz on jest podłączony. Teraz słuchając mnie, słyszycie też mnie w nowym mikrofonie. Możecie w łatwy sposób porównać, jaki miałem mikrofon kiedyś, a jaki mam teraz, oglądając moje starsze serie, znaczy w sumie aktualne serie też. To zaraz o tym powiem jeszcze. W każdym razie tak o to mnie słychać, też właśnie do końca nie wiem jak to jest, ponieważ to jest tu troszkę jakoś tak dziwnie zrobione, że mam wrażenie, że muszę bardzo blisko się ustawić tego mikrofonu, żeby było mnie dobrze słychać. To odnoszę tylko takie wrażenie, bo na przykład w poprzednim, jak miałem to faktycznie, miałem troszkę wzmocniony. Mikrofon, dlatego że cały czas miałem wrażenie, że po prostu słabo mnie w nim słychać. No i właśnie tak jakoś. No teraz nie, no powiedzmy, że teraz mówię tak z odległości 15 cm i wydaje mi się, że chyba, że jest ok. Ok jest, tylko że przeważnie dźwięk z gry jest po prostu zbyt głośny i będę musiał go chyba troszkę ściszać, bo to będzie po prostu masakra, kiedy będę chciał nagrywać tutaj dźwięk, a tutaj jeszcze puszczać z, z głos, znaczy dźwięk z gry. Żeby też właśnie nie było czegoś takiej sytuacji, żeby że dźwięk z gry będzie zagły zbyt głośno. Ale i tak używam tam autodak, i innych takich różnych opcji, więc myślę, że jako tako sobie poradzimy, z tym problemem. To tak, teraz ogólnie mówię o odległości jakoś tak właśnie 15 cm, to jest naprawdę mało, teraz właśnie się troszkę oddalę. Mm, oddalę się może, no tak. Dobra, no i teraz właśnie na przykład mówię z odległości 30 cm. Ja od razu powiem, właśnie to jest troszkę dziwne. Bo od razu powiem, że mam wrażenie, że właśnie słabo ten mikrofon przyjmuje. No to jest właśnie odległość na no, około tak 30 cm, i słychać mnie o wiele gorzej. Teraz się przybliżę. Ogólnie rzecz biorąc, odnoszę takie wrażenie, bo ustawiłem wszystko na maxa. Tutaj, jak jest ten. Ym, jak jest ten roll na mikrofonie, czy głośność, to już mam ustawioną tu na maksę. W systemie też mam ustawiony na, maxy, na maxa, Więc ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że mikrofon jakoś tak troszkę słabo przyjmuję, słabo łapię ten dźwięk. Jakoś tak bardzo nie wiem, czy będzie mi to przeszkadzać, bo i tak muszę blisko... znaczy muszę, No troszkę jednak to przeszkadza, bo muszę blisko być tego mikrofonu. No ale zobaczę jak to wyjdzie z czasem. Tak, i teraz właśnie też powiem jeszcze kilka słów a propos moich serii. To tak, bo właśnie niedługo miał, miałem planowany wyjazd, ogólnie rzecz biorąc. Yy, wyjazd oczywiście się nie powiódł, znaczy nie wiem, czy gdziekolwiek pojadę, załóżmy, że pojadę, to wtedy Wam powiedzmy, że o tym powiem. W każdym razie miał być wyjazd, który się nie udał. No ale jako, że miał być wyjazd, to nie byłoby mnie jakieś dwa tygodnie, no tak co najmniej. Więc nakręciłem bardzo dużo serii na zapas, znaczy nie tyle serii, co po prostu odcinków, sporo z nakręciłem za, na zapas. I sytuacja wygląda teraz tak, że okej, okay, super, mam nowy mikrofon, super, wszyscy się cieszą, trala, ale super. Tylko jest właśnie taki mały problem, że nadal będą się pojawiały serie, bo mam właśnie tam w zapasie sporo. Będą się nadal pojawiać serie, które, na które, które nagrywałem na starym mikrofonie, tym o wiele gorszym. No właśnie wynika to z tego, że mam kilka serii, znaczy nie tyle serii, no co mówię właśnie tych odcinków, no całkiem sporo, bo jednak na dwa tygodnie, jakbym miał wyjechać, to musiałem troszkę tego zrobić. W każdym razie no będą się pojawiać te serie zapasowe, dlatego przez długi czas jeszcze będziecie mnie słychać w starym mikrofonie i potem przez chwilę jeszcze w innym, bo miałem po drodze, miałem jeszcze jeden i dopiero tam od którejś serii dalej będziecie mogli mnie posłuchać w nowym super mikrofonie, jakim jest Relop S Podcaster. Tak więc, tak mnie słychać. Być może jeszcze zrobię coś w rodzaju odcinka porównawczego, to znaczy podłączę, znaczy będę podłączał wszystkie trzy mikrofony i w jednym odcinku pokażę Wam, jaka ogromna różnica jest. W każdym razie, no, wydaje mi się, że teraz słychać mnie na pewno o wiele czyściej. To jest i szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, jak bardzo się to różni od na przykład poprzedniej wersji, czyli Sin 7 MPod. Bo jak sami, zresztą pewnie się wiecie, to jest coś, ten Relop S Podcaster to jest jakby kolejna odsłona. Tylko sens w tym, że to jest tak naprawdę to samo, tylko że jest odrubinkę droższe. Tak naprawdę ma, jest inny wygląd, powiedzmy, no inny wygląd, no jest czarny powiedzmy, a M pod Sin 7 był biały. No ale tak naprawdę większość rzeczy ma prawie że takie samo. Więc szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że już nie produkują tego Sini 7, to ja bym jednak wolał kupić SIN 7. No, ale jako że już jednak nie produkują, to kupiłem troszkę nowszą wersję, która kosztowała mnie właśnie też drożej jakieś 230 zł. No i zobaczymy, jak się będzie sprawdzić. Wydaje mi się, że to będzie dobry zabytek, jako nabytek, jako że właśnie coraz więcej, znaczy coraz więcej. No, coraz więcej ludzi jednak mi się wydaje, że będę miał na swoim kanale. I wypadałoby jednak mówić troszkę tak ładniej, zgrabniej i z takim czystszym efektem dźwiękowym, bo wiadomo, że jak ktoś mówi ładnie i czysto, to się go o wiele lepiej słucha. No i myślę, że to będzie na tyle. Jeśli macie jakieś pytanie, to piszcie śmiało, ja postaram się na nie w miarę możliwości odpowiedzieć. No i co? No i zapraszam Was do oglądania moich serii. Tych może ze starym mikrofonem na razie, a później oczywiście z tym już nowszym. A póki co, do zobaczenia i miłego dnia.